dzisiaj 22 lipca 2019 roku. Jesteśmy na Podlasiu w trakcie drugiego pokosu i zaczynamy kręcić drugi odcinek naszego miniserialu Moje gospodarstwo, mój sukces. Podlasie to dla naszej firmy niezmiernie ważny region. To tutaj, dzięki między innymi działalności naszego lokalnego dealera, firmy Adler Agro z Białegostoku, udało nam się sprzedać największą ilość maszyn zielonkowych w Polsce. Wybraliśmy Podlasie dlatego, że jest to zaplecze mleczarskie Polski. To tutaj, na Podlasiu, produkuje się 20% całego mleka sprzedawanego w Polsce. To tutaj znajduje się 28 tysięcy gospodarstw rolnych, a przeliczając wydajność mleka na hektar użytków rolnych, jest to największy wynik w Polsce, bo jest to blisko 2800 litrów na hektar. To są dane GUS-owskie z 2016 roku, na dzień dzisiejszy one mogły się trochę zmienić, ale mniej więcej tak to wygląda. Dlaczego Podlasie poza tym? Jest to rejon, na przykładzie którego widać jak na dłoni skok cywilizacyjny, jaki zrobił nasz kraj w ciągu ostatnich 20 lat. Jesteśmy w miejscowości Maliszewo-Perkusy, koło Zambrowa, na gospodarstwie państwa maliszewskich, z którymi nasza firma współpracuje już 15 lat. A teraz idziemy poznać gospodarza. Cześć, Paweł. Cześć. Witam. Paweł Maliszewski, właściciel gospodarstwa, a tu młode pokolenie Staś i Antoś. Paweł, cieszę się, że u Ciebie jesteśmy tutaj. No trochę tak. Piękne tereny. Co ty tu robisz, powiedz? W drugim pokosie jesteś. Drugi pokos, tak, bo pierwszy troszeczkę był później ze względu na opady, bo maj był suchy początek, potem przyszły deszcze i to wszystko się przeciągnęło się nam w czasie. No wiem, od dwóch miesięcy się do ciebie wybieramy ciągle deszcze nam przerywają. Wczoraj też lało przecież strasznie. Lało całą noc, tak, dzisiaj. Także dzisiaj też tak to jakoś kosisz pewnie na siłę, ale dasz radę. Dokładnie, no. Mam przyczepę Tridem z Pottingera, więc... No wy macie tutaj, dla tych, którzy nie znają może Podlasia do końca, tu są specyficzne i dosyć trudne warunki pracy, dlatego że tu większość łąk to są łąki torfowe. Ty masz również torfy tutaj. Dokładnie. Mamy w stoimy w tej chwili na torfie. W 90% łąki torfowe. No są to łąki, jakie są. No też zdecydowaliśmy się z tego względu na przyczepę na trzechosiek, żeby jak najmniejszy nacisk kładła na podłoże przyczepa. Mhm. Ile tych hektarów na jeden pokos kosisz? Jeżeli są warunki dobre, kosimy 60 hektarów. No. Zbierasz to przyczepą. Ile zajmuje Ci zcięcie tego całego Twojego areału tutaj? No to zależy mniej więcej od warunków. Zależy, co nam urośnie. Mhm. Pierwszy pokos tego roku zrodził się nam po prostu gigantycznie. To my poznaniacy Wam zazdrościmy, bo u nas była generalnie kicha. Mieliśmy z tej działki, które teraz w tej chwili jesteśmy, tu jest 4,80, mieliśmy 8 przyczep. Mhm. A w tonach? Możesz to określić mniej więcej? No w tonach można to określić no, około 18, około 17 ton, 16 na przyczepie, tak? Aha. Więc z hektara jest no około 30 ton, tak? Mhm. Ponad. Ponieważ trawa jest jeszcze mokra, ty dzisiaj tego zbierał nie będziesz? Kiedy? Jutro, pojutrze? Nie, no będziemy prawdopodobnie zbierać w środę, tak? Bo nadają deszcze w... Czyli po dwóch dniach. Tak. Trawa musi podeschnąć. Starasz się, żeby miała tam powiedzmy te 30% masy suchej, nie? Bo wtedy się chyba najlepiej zakisza. Nie mamy dużego zasłonecznienia, pogoda jest w granicach 22-23 stopni, więc trawa nie wyschnie. Okay. Więc może sobie spokojnie dzień, dwa dni poleżeć. No dobra, no to ponieważ niestety nie będziemy widzieć przyczepy na polu, to w takim razie przemieścimy się na Twoje gospodarstwo i rzucimy okiem, jak to wygląda już stacjonarnie. No. Okej, okay, to jedziemy. Wróciliśmy na gospodarstwo z pola. Jak wiadomo, ten film cały jest o naszych najstarszych klientach. Nasza współpraca z Wami sięga roku 2005, gdzie kupiliście pierwszy zestaw maszyn.
kupiliście dwie kosiarki, zgrabiarkę i między nimi pierwszą przyczepę, wtedy to była Toro. Toro, tak, dokładnie. W takim razie po 10 chyba latach to Toro sprzedaliście i teraz to jest wasz taki statek flagowy, którym zbieracie całą kiszonkę. I to jest Jumbo 10 tysięcy na Tridemie. Powiedz mi, jak to się tobie sprawuje? No, sprawuje się super. Tak jak zresztą pierwsza przyczepę, która kupiliśmy Toro, 51 metrów sześciennych. Służyła nam 10 lat. Można powiedzieć, że bez żadnej praktycznie awarii. To cieszy. No i z tego względu, że pierwsza pracowała super, tak, zdecydowaliśmy się na drugą. W planach była 72, ale Adler nas namówił na setkę, tak, więc... Ale nie żałujecie, Nie, absolutnie nie żałujemy z tego względu, że gdy jest mokro, tak, tridem się sprawuje inaczej, a też nie trzeba ładować cały wtedy, tak? Mm-hmm. Ładujemy 70% i wyjeżdżamy też, tak? Mm-hmm. A gdybyśmy wzięli 72, to też nie załaduje cały, bo jest wtedy na dwóch osiach, tak? Mm-hmm. A na tridemie po prostu, no, mniejszy nacisk na podłoże i duży ciągnik, który to w stanie ściągnąć, tak, i to sprawdzi. Jakim ciągnikiem jeździsz tutaj? To znaczy, jaką masz moc? W tej chwili mamy 927, mamy moc szczipowaną na 320 koni. I to sobie daje radę i bez problemu? Daje sobie radę. Gorzej jest, gdy jest bardziej mokro na miększych łąkach, bo jeżeli co chodzi o łąki polne, twarde, to jest zapas mocy w tym, tak, a gdy już jest trochę bardziej miękko, no ten ciągnik odczuwa tą przyczepę, tak? No, ale to daje sobie radę. Blisko 100 metrów, tak, blisko 100 metrów, ale... znaczy 100 metrów sześciennych masy rozprężonej, także to jest cała masa. Nie było przypadku, żeby ten ciągnik nie wciągnął tej przyczepy na pryzmę. Ja myślę, że ten sprzęt wam jeszcze długo posłuży, tym bardziej, że chciałbym tutaj zwrócić uwagę, nie wiem, nie chcę zasłaniać, ale ta przyczepa ma w tej chwili zrobione, powiedzmy, około 800 przyczep i jak się spojrzy na noże, to one noże wyglądają prawie jak od nowości, nowe. Tak. No to jest rewelacyjna sytuacja. To są noże, które zakupiliśmy z przyczepą. Pierwsze oryginalne noże. I to jest taka ta przewaga w tych całych problemach z łąkami torfowymi. Trzeba tak, powiedzieć, że to jest, taka jest przewaga łąk torfowych, że nie macie kamieni. Tak, no i przyczepa się nie niszczy, nie niszczy się rotor, nie niszczą się noże. Po prostu to służy parę lat bez dodatkowych kosztów, tak? Bo gdybyśmy zbierali na łąkach polnych, podejrzewam, mógłby to być już trzeci komplet noży, tak? No na łąkach polnych, tak. No, to rzeczywiście czasami występują wyłamania noży, no tego się nie da uniknąć, szczególnie jeżeli są zaniedbane pola. Kosiarki służą dużo dłużej, bo założymy komplet, to jednym kompletem koszę cały sezon. No i też przede wszystkim czysta pasza też, nie masz potem problemu. Tak. Nie masz problemu później z zanieczyszczeniami w paszy, nie masz problemu z paszowozem, nie niszczy się ten paszowóz, także to rzeczywiście, to jest bardzo fajna rzecz. Dobrze, to o przyczepie trochę porozmawialiśmy. Ja bym chciał, żebyś pokazał nam teraz swoje gospodarstwo. Jak to wszystko tutaj wygląda u ciebie? Chodźmy. Opowiedz nam coś o tym swoim gospodarstwie. Ty masz tutaj ile krów dojnych? W tej chwili jest 120 sztuk. 120 sztuk. A obora, kiedy wybudowaliście tą oborę? Obora została wybudowana w 2003 roku. Aha. Jest to budynek o długości 60 metrów, 25,5 metra szeroki. Okej. Okay. Jest to już prawie na 200 sztuk. Na 200 sztuk przygotowana jest ta obora? Tak. Ale nie chcesz chyba stada zwiększać na razie? Nie, na razie nie, ale pokażemy, zobaczymy, co pokaże czas, tak? Też myślimy o robocie udojowym i to też będzie jakaś w gospodarstwie pomoc, ale to podejrzewam gdzieś z jakiś rok czasu, tak? Okej. Okay. Na razie dajecie radę rodzinnie i opanowujecie to. A powiedz mi, jaką ty masz wydajność tutaj? Gdzie oddajesz w ogóle to mleko? Do Grajewa, tak? Mleko oddajemy do Grajewa. Stada pod oceną nie mam, tak? Mhm. Bo po prostu z tego względu, że wszystkie jałówki, które są w stadzie, zostawiamy na remont stada w własnym zakresie. Krowy w trzeciej laktacji idą już. Okej. Okay. Są sprzedawane. A wydajność masz w granicach? Ponad 8 tysięcy. Ponad 8 tysięcy. Tak, no to co roku wydajność wzrasta, tak? Genetyka rośnie. Thank you.
to jest reszta twojego gospodarstwa. Z tego, co ojciec opowiadał, którego później poznamy, wy macie gospodarstwo zwarte wokół domu. To było gospodarstwo, gdzie powstało na terenach, które dokupowaliście obok swojej pierwotnej działki, tak? Dokupowaliście? Tak. Tylko tutaj, gdzie w tej chwili się znajdujemy, to było dokupione 98 arów w 2000 roku. W 2017 roku po drugiej stronie ciocia przekazała nam. Czyli to jest takie klasyczne gospodarstwo, które rośnie wokół domu. A to jest nowa inwestycja, tak? Te silosy. Tak, bo jak byłem tu ostatnio, to nie było tego. Postawione w 2018 roku. Aha, czyli zupełnie nowe. Tutaj? Ta obora była stawiona w 2006 roku. To jest taka bardziej obora na jałówki, jest obora na ściółce. To jest obora na głębokim, czyli na ściółce. W tej chwili są hodowane tutaj byki. Okej. Okay. Na mięso i byki mięsne i jałóweczki, tak? I z tego co HF. Typu HF. A powiedz mi, z tego co mówiłeś, tu będzie trzecia teraz, powstanie trzeci obiekt w przyszłym roku? Nie, czy będzie połączone? Łącznik. Będzie łącznik, tak? Tak. Dla takiej wygody, żeby było dobrze krowy przegadać tak pomiędzy tą oborą a tamtą, no i też ze względu na robotę, tak? Mhm. Bo myślimy o tym robocie. Tak. A tu mamy część, gdzie stoją odchowane z budek cielęta. Okej. Okay. Po 3 tygodnie takie. Też nowa inwestycja, zbiornik na zboże, który postawiliśmy w tym roku. Może dużo nie mamy, tak, ale też z myślą to postawiłem, że też trzeba trochę zboża dokupywać, tak. Bo... Ale jest tu bardzo ładnie już zrobiony teren, bardzo tutaj ładnie wszystko wyrównane i tu też jest czysto i naprawdę porządnie widać. Ja pamiętam, jak tutaj byłem parę lat temu, to wyglądało też zupełnie inaczej. No, był piasek i błoto. No, był piasek, no, oczywiście, ale jak było sucho, to nie było błota, tak, ale jak w 2017 roku była ta jesień mokra, to po prostu była tu jedna wielka tragedia. No, ale zmiany są bardzo widoczne. Zmiany są też dzięki funduszom unijnym, tak, bo to te trzy komory są stały na fundusze unijne. Tak. To jest pryzma zeszłoroczna jeszcze, tak? Tak, to jest kukurydza, jest z tamtej strony, jest pierwsza pryzma, to jest pierwsza, druga trawa z tamtego roku. Tutaj w drugiej komorze znajduje się kukurydza z tamtego roku. Tutaj końcowa kukurydza i pierwsza trawa z tego roku. I ten będziecie jeszcze dopełniać, ten silos? Tak, właśnie tutaj będziemy dokładać tą drugą trawę. Co zmieścimy, tak? A resztę podejrzewam, że resztę zrobimy w bele, tak? Bo już część robicie w baloty, właśnie widziałem. Tak. Bo... Nie ma na razie miejsca, żeby to wszystko skumulować w silosy, dlatego jest właśnie w sierpniu będziemy stawić szambo, tak, te podziemne, więc będzie jakby piąta komora bez ostatniej ściany. Chciałeś nam pokazać jeszcze cielaki, to tak. Spójrzmy, rzućmy okiem, jak to u ciebie wygląda. Tak, troszeczkę w tym roku właśnie zaczęliśmy też odchów cielon w budkach. Okej. Ale mówiłeś, że na początku sceptycznie podchodziłeś do tego. Tak, no, że to będzie dużo pracy przy tym, bo jednak budki do każdego ciaka trzeba indywidualnie, tak, bo przedtem chowaliśmy w budynku, w grupach, tak. No ale cielęta chorowały, tak, wiadomo, jest w oborze są bakterie, wilgoć, tak. No i przyszliśmy właśnie na chów budkowy, z czego jestem bardzo zadowolony. Jest po prostu... Pomiędzy hodowlą cieląt w budynku, a na zewnątrz w budkach, to można powiedzieć, że w budkach w ogóle pracy nie ma przy. Okej, to super, a jeszcze chciałbym... Cielęta w ogóle nie chorują. To fajnie. Ja bym tylko chciał uzupełnić, bo Paweł tu przed chwilą wspominał, że nie powinno być po dwa cielaki w budce, ale... Tak, bo w tej chwili zabrakowało budek, mają dowieść, ale po dwa też się super chowają. Okej. Dzielą się jednym wiaderkiem. Jak widać, cielęta są piękne, błyszczące. Cielęta. Naprawdę, no, chowają się cielęta w tych budkach super. Okej. Okay. Dobrze, idziemy w takim razie trochę porozmawiać o historii. Teraz mamy rodzinę w komplecie, prawie w komplecie, ale tu oprócz głównego w tej chwili gospodarza widzimy seniorów. Tu mamy panią Celinę i Edwarda, oni zaczęli tutaj gospodarzyć. Właściwie nie oni, tylko twój ojciec, tak? I ojciec jest człowiekiem stąd od zawsze, można powiedzieć. Od zawsze. Czyli ja też. Ty też, siłą rzeczy. I pani Celina też. Czyli to jest klasyczne, rodzinne gospodarstwo z głębokimi korzeniami na Podlasiu.
Twój tata, tak jak opowiadałeś, po wojnie wrócił tutaj i tutaj miał swoje ile, 11 hektarów? Tak, 11,80 dokładnie. 11,80. I dzisiaj doszliście łącznie z dzierżawami do trochę ponad 100 hektarów. Tak. I to się tak od, to gospodarstwo rosło od którego roku mniej więcej, tak? Jaka to jest historia? Od 2005. Od 2000... Nie no, rosło, no, tak rosło już od... Nie no, gospodarstwo urosło po zawarciu ślubu, no to bo żeśmy razem połączyli gospodarstwa, nie? I to już się wtedy podwoiło, nie? Okej, okay, to już wtedy mieliście tam 20 parę? No, mieliśmy tam 24. No, tak, potem zostały dokupywane. No i krok po kroku, łącznie z dzierżawami, macie dzisiaj ponad 100 hektarów. I to jest takie klasyczne gospodarstwo rodzinne, na którym w tej chwili pracuje głównie Paweł, ale, ale wy mu pomagacie cały czas, bo to cała rodzina jest zaangażowana tutaj. Ale to ja już nie wiem, czy to wspominałem. My się znamy od 2005 mniej więcej roku. Jesteście jednymi z naszych najwierniejszych klientów, najstarszych klientów. Z tego, do dzisiaj klientów, to jest ważne. Z tego tytułu mamy inny tort, zwróćcie uwagę. Dzisiaj mieliśmy na pierwszym filmie mieliśmy inny, a ten jest fantastyczny. Mamy tutaj przyczepę z sianą kiszonką. Chłopcy się już nie mogą doczekać. Ale ja pamiętam to gospodarstwo sprzed właśnie lat i pamiętam dzisiaj i to naprawdę, to widać. Jeżeli tego nie mówiłem, to teraz powiem, a jeżeli mówiłem, to się powtórzę, że widać również na przykładzie waszego gospodarstwa, jaki wielki skok taki jakościowy, jaki wielki skok cywilizacyjny nastąpił na Podlasiu, bo jeszcze właśnie 15 czy 20 lat temu Podlasie jawiło się jako taka kraina gdzieś na wschód od Warszawy, tak, wśród łąk i lasów. Wszyscy wiedzieli o tym, że jest to rolnictwo, ale nikt nie wiedział, że jest tak nowoczesne rolnictwo. A ja z tej perspektywy widzę no, ogromne zmiany. Ja myślę, że już tak na koniec naszej rozmowy w sumie można podsumować, że historia Podlasia, ostatnich 20 lat, historia waszego gospodarstwa, a siłą rzeczy też naszego, to jest jakaś historia sukcesu. Bo naprawdę zmiany są gigantyczne i wam się wszystko udaje przez ostatnie lata. Ja myślę, że Podlasie ma ogromne szanse przed sobą. To, co się stało w tej chwili przez te 20 lat, to jest tylko, myślę, połowa sukcesu. Ja myślę, że ten rejon pójdzie do przodu. On będzie skazany, myślę, w dużej mierze na rolnictwo, ale to nie jest źle. Tu są takie prawdziwe, rodzinne gospodarstwa, na które będzie, myślę, stawiała Unia Europejska, które będą się rozwijały. I cóż, no, tylko, myślę, dobre perspektywy są przed wami. Życzyć, żebyśmy za 20 lat spotkali się tak przy tym stole, no, ja nie bym takich dobrych. To umówmy się, że za 20 lat. No, za 10 nie będzie 30-lecie. Dobra, za 10 lat. Umówmy się, że za 10 lat spotykamy się znowu tutaj w zdrowiu i w takich dobrych humorach. To chyba na dzisiaj będzie tyle. Dziękujemy bardzo Państwu Maliszewskim. Mam nadzieję, że ta historia również zagościnę i mam nadzieję, że ta historia również będzie się wszystkim bardzo podobała.